Cześć, witam Was w salonie Dwa Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, a mieścimy się przy Krajowej Dziesiątce, czyli przy drodze łączącej Bydgoszcz z Piłą. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, motorowery, skutery, quady, crossy i rowery. Całą naszą ofertę znajdziecie na salon2kółka.pl. Miło mi poinformować, że od tego roku jesteśmy wyłącznym dystrybutorem pojazdów elektrycznych Sarini na rynku polskim. Przede wszystkim skutery elektryczne zabudowane już do nas jadą. Wkrótce będzie premiera. Na naszej stronie znajdziecie wszystkie szczegóły. Zapraszamy na salon2kółka.pl oraz na sarini.pl. Jeżeli kogoś interesuje sprzedaż ratalna, jak najbardziej, wszystkie formalności załatwicie u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Sezon motocyklowy już się zaczął i firmy chwalą się nowościami na ten sezon. Dzisiaj prezentujemy Wam dwa motocykle, które naprawdę nie są nowościami, tak naprawdę nie są nowościami, ale w zeszłym roku zrobiły furorę na rynku. Jest to nowa seria motocykli, której dystrybucją zajmuje się firma Romet. Przypominam, że w tej chwili firma Romet ma tak jakby cztery marki, sprzedaje pod swoim logiem Romet, Zip, Bajaj i UM, o którym dzisiaj właśnie mówimy. UM to seria chopperów. Tam tylko jeden, ten najmniejszy UM Renegade Sport, nie jest chłodzony cieczą. Wszystkie pozostałe to 125 chłodzone cieczą. I dzisiaj przypominamy Wam dwa bardzo ciekawe modele. Po mojej lewej stronie UM Renegade Vegas oraz UM Renegade Freedom. Ładne, duże choppery, których na rynku cały czas brakuje. One wszystkie oparte są właściwie na tym samym silniku, ale różnią się wyglądem. Na początek skupmy się na Vegasie, czyli UM Renegade Vegas, to jest Freedom akurat. Prosimy o podejście do Vegasa. Prosta kierownica, okrągła lampa LED, charakterystyczne czarne malowanie z wyrazistymi, fajnymi, czerwonymi akcentami. Bardzo fajnie. UM Renegade Vegas bardzo fajnie prezentuje się jako jedyny z wszystkich, z całej serii motocykli. Nie ma licznika na zbiorniku paliwa. Wszystkie pozostałe posiadają zbiornik, posiadają licznik na zbiorniku paliwa. I teraz trochę danych technicznych. Jednocylindrowy, czterosuwowy silnik chłodzony cieczą, 125 cm sześciennych, 11 kW, 15 koni, wtrysk paliwa, rozruch elektryczny, skrzynia biegów manualna, sześciostopniowa, opona z przodu 17 110 na 80, z tyłu 15 140 na 80. Hamulce z przodu i z tyłu tarczowe hydrauliczne, napęd to łańcuch, maksymalna prędkość 99 km na godzinę i zbiornik paliwa 21 litrów. I oczywiście to są wszystko motocykle z rocznika 2023, z 2022 wszystkie UM-y nam się wyprzedały. I teraz przejdźmy do Freedoma. Freedom troszeczkę inaczej wygląda. Nowoczesny cruiser klasy 125 z bardzo efektywną stylistyką. Jeśli chodzi o wielkość, jest ona bardzo, bardzo porównywalna do każdego innego motocykla serii UM, czyli do Vegasa,
czy do Renegade'a Classica lub Classica Deluxe'a. One są wszystko bardzo, bardzo podobne. Jeśli chodzi o jednostkę napędową we Freedomie, jest dokładnie ta sama jak w Vegasie, czyli mamy 15-konny silnik, wtrysk paliwa, 6-stopniową skrzynię, maksymalną prędkość 99 na godzinę i zbiornik paliwa 21 litrów. Nie ukrywam, że w ubiegłym roku model Renegade Freedom był najbardziej sprzedającym się u nas motocyklem z serii UM. Tak jak powiedziałem, wszystkie modele, zarówno Renegade Commando, jak i Classic, jak i Classic Deluxe, oparte są na tej samej jednostce, ale różnią się tutaj różnymi akcentami, czyli na przykład we Freedomie mamy tutaj umiejscowione migacze, które bardzo, bardzo fajnie się prezentują. Jeżeli chodzi teraz o konkurencję na rynku, oczywiście jest jej bardzo mało, dlatego że firma Barton na tą chwilę nie prezentuje nam, nie oferuje nam żadnych chopperów, coś tam ma być. No i mamy oczywiście firmę Junak ze swoimi modelami M15, może tutaj to nie ten styl, ale M16, M11, M12 Café, który jest cały czas dostępny u nas w salonie. M11 Café, no to już troszeczkę inny styl, ale jest trochę tych chopperów. Nie ukrywam, że jest to bardzo ciekawa propozycja od firmy Romet, która nie posiada w tej chwili jako takiej konkurencji na rynku. Seria UM też, możemy to stwierdzić w tej chwili, charakteryzuje się bardzo dobrą jakością wykonania i bardzo małą awaryjnością. Mamy oczywiście u nas serwis i wiemy, że tych napraw w UM-ach jest bardzo, bardzo mało. Jeżeli chodzi o takie chopery, oczywiście będziemy Wam prezentowali w kolejnych materiałach Renegade Commando, który przyjechał do nas w dwóch wersjach kolorystycznych, wersja czarna i wersja czarny mat i czarny połysk. No i oczywiście wkrótce nowości z Rometa, czyli model Division 50 SR, odpowiednik 906 w firmie Junak oraz Hard 125, najtańszy motocykl na rynku w tej chwili 125. Wszystkich tych, którzy interesują się motoryzacją, bardzo prosimy o subskrypcję naszego kanału. Bardzo nam zależy na tym, aby nasz kanał prężnie się rozwijał i jak największe grono osób mogło nas oglądać. Zapraszamy na nasz Facebook i Instagram, a przede wszystkim jeszcze raz chciałbym Wam przypomnieć, że od tego roku jesteśmy autoryzowanym jedynym dystrybutorem pojazdów elektrycznych Sarini na rynku polskim. Zapraszamy wszystkich, szczegóły są już oczywiście na Salon 2 Kółka i na sarini.pl. Będziemy sprzedawali Wam bardzo, bardzo ciekawe i dobrej jakości skutery elektryczne zabudowane. Będą to skutery bez konieczności posiadania prawa jazdy, czyli na dowód osobisty. Wszystkie szczegóły na salon2kółka.pl i na naszej stronie sarini.pl. I jeszcze dwa słowa odnośnie transportu. Oczywiście każdy towar dowozimy w dowolne miejsce w kraju. Taki motocykl przewozimy do Państwa przy pomocy firmy przewozowej CAT Polska. Otrzymujemy specjalne stelaże. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak to wygląda, zapraszamy. Na naszym kanale jest film pod tytułem Jak dostarczamy pojazdy naszym klientom. Otrzymujemy od firmy przewozowej specjalne stelaże, w które wprowadzany jest pojazd i mocowany pasami. Jest to bardzo wygodne i praktycznie do tej pory nie mieliśmy przypadku, w którym pojazd podczas transportu zostałby uszkodzony. To by było na tyle. Jeszcze raz chciałbym przypomnieć tylko, jak wygląda cała gama pojazdów UM. Mamy UM Renegade Sport, to jest jedyny chłodzony powietrzem, i potem UM Renegade Commando w trzech wersjach kolorystycznych. O, kolega pokazał, tam stoi czarny mat. Potem mamy UM Renegade Vegas, UM Renegade Freedom
UM Renegade Classic, to jest z kuframi z boku, oraz Classic Deluxe. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam na salon2kółka.pl i pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.